Radzę, żebyście wzięli wszystko. Cześć, witajcie z tej strony Green, a dzisiaj mam dla was do zaprezentowania poradnik, jak szukać ukrytych znajdziek. Zaczniemy od podręczników szkoleniowych. Pierwszą taką znajdźkę znajdziemy w kryjówce Billa. Po tym, jak pozwoli wam się on rozejrzeć po swojej kryjówce i zabrać wszystko, co będzie wam potrzebne, udajcie się prosto za bar. I tam właśnie traficie na trochę amunicji i zaraz na blacie będzie leżała pierwsza znajdźka, pierwszy poradnik dotyczący ostrzy. A kolejną taką znajdźką, do której za chwilę przejdziemy, to będą narzędzia poziomu pierwszego. Później, gdy udacie się za Billem, zaprowadzi on was do takiej jakby piwnicy, którą radzę wam bardzo dobrze przeszukać, gdyż znajduje się tam kilka przydatnych wam części, na pewno tam znajdziecie, oraz zaraz w jednym z rogów, takim jakby zakamarków, stoją narzędzia pierwszego poziomu, które przydadzą wam się do ulepszania broni, co za chwilę będziecie mogli zresztą zobaczyć. Do ulepszenia broni oczywiście są potrzebne części, które też widzicie, że właśnie zbierałem. Narzędzia już mam, więc teraz w tym pomieszczeniu również znajduje się taki specjalny stół do ulepszeń broni. Wystarczy do niego podejść i Joel już sam rozłoży wszystko na blacie, a wy po prostu zdecydujecie, którą część chcecie ulepszyć danej broni. Czy to będzie któryś z pistoletów, szybkostrzelność jego, bądź wielkość magazynka i tak dalej. Po zrobieniu tego możemy ruszać dalej. Będzie mi służyć. Kolejną znajdźkę znajdziecie dopiero w Pittsburghu, gdzie po pierwszej stoczonej walce wyjdziecie z pomieszczenia. Najlepiej jest wyjść przez okno na taką alejkę. Tam zauważycie, że przy pewnych drzwiach od garażu stoi Eli. Wystarczy, że otworzycie te drzwi i wejdziecie do środka tego budynku. I zaraz po lewej stronie, po wejściu, jak dostaniecie się do środka, będą znajdowały się narzędzia poziomu drugiego. Zresztą za chwileczkę to zobaczycie, gdy Joel wejdzie do środka. Po lewej stronie, po zamknięciu drzwi, już nawet widać, że błyszczą się narzędzia. Więc wystarczy, że do nich podejdziemy i naciśniemy trójkąt i będziemy dumnymi posiadaczami narzędzi poziomu drugiego, co pozwoli znowu ulepszyć nieco naszą broń. Dalej na półce również znajdziecie pierwszą bombę dymną i od tej pory będziecie już mogli je sami wytwarzać. Jebani łowcy. Widzisz? To mogliśmy być my. Kolejnym krokiem do odnalezienia pozostałych znajdziek będzie udanie się do budynku łowców. I po wejściu w kolejne drzwi trafiamy do sypialni łowców. Tutaj znowu musimy ją dobrze przeszukać. Na półkach znajdziecie kilka przydatnych rzeczy, które pozwolą wam znaleźć kilka rzeczy potrzebnych do wytworzenia apteczek, bądź bomb i innych rzeczy. A dalej za jednym z leżących na ziemi materacy stoi szafka, na której znajduje się pierwsze może ulepszenie apteczki, które pozwoli wam ulepszyć ją do tego stopnia, że apteczka będzie leczyła was nieco bardziej niż do tej pory.
Kolejny podręcznik jest dosyć trudny do zdobycia, gdyż najpierw musimy udać się po takich zniszczonych schodach. Musimy przejść bardzo blisko ściany, żeby się tam dostać do takiej starej walizki, w której będzie karteczka z kodem do sejfu. Jak już mogliście wcześniej się przekonać, jest kilka sejfów w całej grze, a gdzie jest sejf, tam gdzieś też w pobliżu jest jakaś kartka z kodem, żeby go otworzyć. Tutaj właśnie znaleźliśmy taką kartkę do tego sejfu, w którym jest ukryty kolejny podręcznik. Teraz musimy zejść z powrotem na dół, na parter starego hotelu i udać się za taką jakby też ladę bar, nie wiem jak to nazwać dokładnie, ale coś w tym stylu. Nam to chwilę zajmie niestety schodzenie po schodach, przeciskając się przy samej ścianie. Zaraz będziecie mogli zobaczyć, gdzie trzeba się udać po zejściu na parter tego hotelu. Udajemy się właśnie w te miejsce, gdzie są jakieś stare, poniszczone fotele i jest jakby znowu bar Lada, coś w tym stylu. I tam na końcu, w takim małym pomieszczeniu, będzie znajdował się safe, do którego właśnie znaleźliśmy kod. No już kodu nie musimy sami wpisywać, Joel sam otworzy safe po podejściu do niego, jeśli ma odpowiednią kartkę z numerem. Jeszcze może raz rzućmy okiem, jak tu wejść. Jest lada, jest też safe, otwieramy. No i w safe trochę narzędzi, trochę innych rzeczy, trochę amunicji. I jest podręcznik ulepszania noży do ostrzy do poziomu drugiego. To pozwoli wam, że będą się one dużo wolniej psuły. Po tym jak pierwszy raz w grze Ellie uratuje nam życie, wchodzimy jeszcze raz na drabinę na pierwsze piętro. I udajemy się na sam koniec tego korytarza do takich zniszczonych schodów. Tu będziemy musieli na tą dziurę wskoczyć. Musimy się stąd wydostać. No i po raz kolejny musimy dobrze przeszukać to piętro. Zbyt wiele ciekawych rzeczy tu nie ma. Jest kilka zakamarków, w które można wejść, ale no, mi nie udało się tutaj dużo takich przydatnych rzeczy znaleźć. Po wyjściu z tego pomieszczenia jeszcze mamy po prawej stronie jeden korytarzyk, w który też zaglądałem. Ale też była tylko jedna możliwa szuflada do otwarcia. O, właśnie tutaj. No, tutaj było parę przydatnych rzeczy, ale nadal niewiele. No i tu na końcu tego korytarza mamy pierwszy podręcznik walki wręcz. Po ucieczce przed samochodem łowców, gdy trafimy do mieszkania, gdzie spotkamy po raz pierwszy Henry'ego i Sama, dobrze przeszukajcie to mieszkanie, gdyż jak Henry zaproponuje wam, że zaprowadzi was do kryjówki, powinniście się rozejrzeć dobrze po mieszkaniu, a przede wszystkim udać się do kuchni, bo w kuchni na blacie kuchennym będzie leżał pierwszy podręcznik do ulepszenia koktajli Mołotowa.
po tym jak z Henrym i sam udamy się do wieży radiowej, dotrzemy do drzwi, za którym będzie pułapka dźwiękowa. Musimy tam wejść do środka. No, wywoła to troszeczkę hałasu. Ale w środku, w tym pomieszczeniu będziemy mogli znaleźć też nową broń, czyli obrzyna. Zaraz będzie na początku leżał po lewej stronie na biurku. W sumie bardzo fajny pistolet na bliski kontakt. Pozwoli wam nieraz ocalić waszą skórę. I znowu trzeba dobrze przeszukać pomieszczenia. Tutaj też udałem się w jakiś śmieszny korytarz, który niestety okazał się ślepym zaułkiem. Ale po wyjściu z tego korytarza, po lewej stronie od razu trafiłem na podręcznik dotyczący ulepszania bomb. Także nie ma tego złego, co by nie wyszło na dobre. Gdy dotrzemy na przedmieścia, będzie tam kilka domów, które będziemy mogli przeszukać. Nadal jesteśmy w podróży z Henrym i samym. Udajemy się do wieży radiowej. Tu zaraz po prawej stronie mamy pierwszy domek, do którego możemy wejść. Będzie ich tu kilka, do których można wejść. Radzę to zrobić i dobrze je przeszukać, bo można tam znaleźć sporo elementów wyposażenia, które się naprawdę bardzo mogą przydać. Oraz tak jak tu udało mi się znaleźć w szufladzie suplementy, które pozwolą też poprawić zdolności Joela. Teraz tu musimy udać się na dół. Tam już widzicie daszek samochodu lodziarza. Obok tego samochodu stoi niebieski pick-up, na którego przyczepie znajdziecie narzędzia poziomu trzeciego, które po raz kolejny pozwolą ulepszyć nam nieco broń. O właśnie, tu możecie właśnie zobaczyć, jak znajduje te narzędzia. I zaraz w garażu, przed tym samochodem, jest ponownie stół do ulepszania broni, więc można znowu skorzystać z niego i poprawić sobie nieco broń. No dobra, do dzieła. Po wyjściu z garażu, gdy już ulepszycie swoją broń, skierujcie się w lewą stronę, tam będzie budynek z czerwonej cegły. Gdy do niego wejdziecie, też możecie go dokładnie przeszukać, bo też może tam się znaleźć kilka rzeczy, które przydadzą wam się do różnych ulepszeń, bądź stworzenia jakichś ostrzy czy innych rzeczy, które mogą być wam dalej potrzebne. Po wyzbieraniu wszystkiego z parteru udajemy się na pierwsze piętro. Tam też jest kilka takich pomniejszych pomieszczeń, do których możemy zajrzeć. Tu widzieliśmy, że z sufitu zwisał jakiś sznureczek, zaraz do niego wrócimy. I właśnie w tym momencie, gdy Joel go pociągnie, zawala się to, no i jesteśmy już w stanie tam wejść. No ale z pomocą dłonią po raz kolejny przychodzi nam Ellie. O, właśnie, musimy ją podsadzić, żeby mogła wejść na strych. Uważaj na siebie. O właśnie, gdy ona tam wejdzie, za chwilę poda nam kolejny podręcznik walki wręcz. Będzie to już drugi poziom. Znalazłaś coś? O i właśnie w ten sposób zdobywacie kolejny podręcznik szkoleniowy.
kolejny podręcznik znajdziemy dopiero na tamie Tomiego. Gdy będziemy za nim podążać, możecie pozbierać kilka rzeczy, które mogą wam się też przydać. A podążając w dalszym ciągu za Tomim, gdy doprowadzi nas do dwóch inżynierów, no właśnie w tym miejscu, no jeszcze możemy ze stołu zebrać kilka rzeczy. Zaraz na wprost przed nami leży kolejny podręcznik. O, właśnie tu na desce rozdzielczej. Podnosimy go i mamy ulepszone bomby dymne. Następnie udamy się na uniwersytet. O, teraz możemy sobie podróżować wygodnie na koniu, więc poruszamy się nieco szybciej. Gdy będziemy już przy fontannie, powinniśmy skręcić w prawą stronę i udać się właśnie do tego na wprost budynku. O, właśnie tutaj. I teraz możemy wejść do tego budynku i musimy udać się na pierwsze piętro. On tu wyżej nie uda nam się wejść, bo są schody zawalone, więc będziemy musieli wyjść oknem. Więc tu wyskoczymy i tu możemy wejść do kolejnego pomieszczenia. Tutaj znowu musimy je dobrze przeszukać, zbierając wszystkie elementy, które mogą nam się przydać. I zaraz tu za jednym z tych parawanów będzie... O, właśnie tu... Nie, jeszcze nie, tutaj jeszcze kawałeczek. Dalej będzie kolejny podręcznik. A nie, źle powiedziałem, przepraszam. Tu będzie, na tym właśnie stole będzie leżał kolejny podręcznik, który musimy wziąć. O, i jest to kolejne ulepszenie naszej apteczki. Po dokonaniu wszystkich ulepszeń broni udajemy się dalej prosto. Tu wychodząc przez te drzwi nie idziemy od razu prosto, tylko skręcamy w lewą stronę. I tu udajemy się spokojnie na sam koniec korytarza, gdzie będą jeszcze jedne zamknięte drzwi. Musicie mieć przy sobie oczywiście ostrze, bo inaczej tych drzwi nie otworzycie. O, i po wejściu do tego pomieszczenia, zaraz po prawej stronie mamy kolejny podręcznik. Jest to podręcznik do mołotowów, więc będą one znowu silniejsze. A za chwileczkę po lewej stronie macie narzędzia poziomu czwartego. Teraz, gdy udajemy się ratować Eli, nie wchodzimy od razu do środka po zabiciu strażników, tylko udajemy się w lewą stronę, gdzie będzie kilka opuszczonych budynków. Można je też przeszukać, choć
mi nie udało się tu w sumie znaleźć nic ciekawego, nic bardzo mocno pomocnego. Ale za tym budynkiem kryje się niewielka szopa. I tutaj znów muszę wam przypomnieć, żebyście znowu mieli przy sobie ostrze, gdyż inaczej nie dostaniecie się do środka. O, tym oknem możemy wyjść, tu udajemy się prosto i tu na samym końcu jest szopa, w której jest kolejny podręcznik. No i tak jak mówiłem, znowu musimy otworzyć drzwi ostrzem. Wchodzimy do środka i od razu po lewej stronie będzie podręcznik. Po scenie ze zwierzętami, jak zejdziemy na dół, znajdziemy się w strefie kwarantanny. Tam będą znajdowały się namioty i musimy je bardzo dokładnie przeszukać. Po rozmowie Eli z Joelem będziemy mogli ruszyć przeszukiwać kolejne namioty. Znajdziemy tu dużo bardzo przydatnych rzeczy. Tak jak na przykład tutaj. I też od razu stworzenie kilku rzeczy, które mogą nam się niedługo przydać. Udajemy się w lewo po wyjściu z tego małego namiotu i w tym dużym namiocie będą narzędzia poziomu 5. Teraz wystarczy już tylko znaleźć gdzieś stół i ulepszyć sobie broń. Tutaj po stoczonej walce z zarażonymi udajemy się na ciężarówkę. No tu jeszcze nawet dwóch nie udało mi się zabić. I spróbujemy teraz. No niestety nie miałem nawet jednej bomby przy sobie, ale można ją zawsze stworzyć. Jak i koktajla Mołotowa. Tej ciężarówki, jak już na pewno widzicie, leży podręcznik. Już zaraz się po niego wybierzemy. O, właśnie pokonaliśmy ostatnich zarażonych. I mamy ostatni podręcznik. Jak widać, trofeum wpadło. Więc są to wszystkie podręczniki szkoleniowe. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam pomogłem i się podobało. Zostawiajcie komentarze, subskrybujcie i łapkujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się, hej.